Salam alejkum, ziomeczki, z tej strony Traol w kolejnym odcinku z Arzon 4 Nauracji Road to 56. Jako państwo Neidu Hedżazu w ostatnim odcinku prowadziliśmy pełną wojnę, która w głównej mierze polegała na tym, że po prostu trzeba było ogarnąć sobie te dywizje górskie. Dostaliśmy też wielbłądy i udało nam się przebić. Teraz robimy taką wielką wyrwę w tym. I na razie plan jest taki, żebyśmy my przeszli tędy tą drogą, poszli tutaj, po czym się skierujemy w stronę, gdzie nie będzie stolicy, żeby przejąć jak najszybciej tutaj jakieś zasoby i w ogóle. A w międzyczasie po prostu będziemy tutaj powoli wszystko przejmować. Okej. Więc tak, w głównej mierze problemem było to, że nie mieliśmy dywizji specjalnych, a dywizje specjalne na Iran to jest jedna z podstaw, jeżeli chodzi o taką szybszą grę. I tutaj widzę, że nasze dywizje, które powinny tutaj się znajdować, poszły sobie i właśnie przejmują z powrotem te tereny. Na razie to nas nie obchodzi, dlatego że w głównej mierze nasze dywizje i tak są dobrze ulokowane. Na razie sobie ogarniam tutaj tych. Okej, więc tak, możemy już wrócić do normalnego rozkładu, gdzie będziemy po prostu powoli ich atakować. Okej. Coś się stało, bo to trochę mnie zlagowało. Więc jak to wygląda dokładnie ze strony, co tak będę planować? Wydaje mi się, że kolejnym atakiem byłoby dobrze zaatakować Turcję. Mamy wystarczająco dużo jednostek specjalnych, żeby przebić się przez góry tureckie. A to jest jeden z głównych problemów, jeżeli chodzi o późniejszą walkę, że jeżeli chcemy naprawdę pomyśleć o tym, żeby to przejąć, to nie możemy zaatakować najpierw tych, ponieważ nie mamy zbytnio szans, a ze względu, że to zostało wyzwolone. Więc tak, Niemcy wygrywają, co znaczy, że dla nas jest to znakomita sytuacja, bo możemy dosłownie ich, no wiecie, dołączyć do nich, gdy tylko będzie nam to potrzebne. Jak na razie nie jest to potrzebne, nie chcielibyśmy, żeby do tej wojny dołączali. I na razie sobie tutaj robimy właśnie takie szybkie przejścia. Okej, więc tak. Więc na razie sobie tak rozstawmy. Na samym początku produkowałem trochę tego, jak to się nazywa, antitanków, ale skończyło się na tym, że nie było to dobre rozwiązanie. Ponieważ żaden z moich przeciwników nie miał nic związanego z armorem. A wiecie, no, antitanki to najlepiej by było, gdybyśmy używali przeciwko czołgom, które zapewne Brytyjczycy mają, ale teraz jesteśmy w takiej dobrej sytuacji, że możemy po prostu używać naszych normalnych dywizji, ponieważ nasi przeciwnicy nie mają nic. Też nas nie atakują, dlatego że ewidentnie mają problem z ustawieniem swoich dywizji. To jest zauważalne, że można to po prostu tak robić, że po prostu co chwila zmieniać, przejmować jedną prowincję czy coś takiego, i wtedy AI nie może w ogóle nic zrobić. Zróbmy to, dlatego że to będzie wkurzające. Jakbyśmy co chwila mieli tutaj inaczej robić. Okej, gdzie jest, czy wszystkie nasze dywizje, gdzie są nasze błędy? Właśnie tutaj. Okej. Więc tak, na razie wygląda na to, że nie uda nam się stolicy przejąć tak jak myślałem, ale możemy przejąć tutaj główny szlak i czekajcie, te dywizje, ich jest tutaj za dużo, więc o tak wykorzystać to możemy. I gdzie są nasze wielbłądy? Te wielbłądy w górach nie są najlepsze,
ale podobno zaczęliśmy jakiegoś bonusa do nich, więc najprawdopodobniej one mogą mieć pewne fajne statystyki. Okej, okay, zaatakowali nas, co w głównej mierze no, można było się spodziewać, dlatego że im odcinamy od tyłu przejście, ale na szczęście nasza obrona nie jest taka zła. Przejdźcie tu, możecie tu przejść. Na razie tutaj niech oni stoją, dlatego że potrzebujemy jakiejś dywizji. No musimy się skupić na tym, dlatego że dosłownie zostawili tutaj... no, że dywizja prawie co znikła. A oni takie, a nie martwcie się, my tutaj nas nie obchodzicie. Okej. Okay. Wreszcie możemy zrobić zemstę na tych, ponieważ ci tutaj to tak nas wkurzali. Oni co chwila tutaj nas atakowali, a my teraz możemy się zemścić i wreszcie ich zaatakować. Więc zemsta jest słodka. Okej, więc wracamy tutaj. Musimy trochę tymi dywizjami górskimi pochodzić, ponieważ normalny atak będzie trochę słaby, ale jeżeli oni są okrążeni, no to nie będzie aż tak źle. Ogólnie nasza armia jest duża, tylko że mamy problem z manpowerem, a żeby tutaj zdobyć to, ten region, musimy mieć 50% compliance. Co w ostatnim odcinku mówiłem, że to jest niemożliwe, żeby zdobyć to w miarę szybkim czasie, więc ogólnie to tym się zajmiemy może później. Dobra, dawać wielbłądy. Okej, okay. Widać, że nasza armia się sobie poradziła. Przeszliśmy większość gór i zgaduję, że oni też mają mało już tego. Dobra, więc tak, myślę, że czas jest już na plany bitewne, normalne. Dlatego, że dosłownie mają już tak mało dywizji, że to nic nie zmieni. Tylko musimy powysłać tutaj armię, żeby się poustawiała na miejscach. Na szczęście mamy też wsparcie powietrzne, ale to jest połączone z... Okej, pies się odpalił. Połączone to jest z naszymi dywizjami specjalnymi. To... wiecie, no, dywizje specjalne, one nie zawsze są z całą armią idą. Ogólnie rzecz biorąc, to my zapewne byśmy chcieli trochę sobie polepszyć nasze dywizje później, tylko że raczej to jest mało prawdopodobne, patrząc na to, jak to wygląda teraz. Oraz wydaje mi się, że już możemy po prostu odpalić rozkaz i się nie martwić tym, ponieważ, jak mówię, mają zbyt mało dywizji, żeby cokolwiek tam zrobić. No i możemy już prawie całą doktrynkę zrobić. Mamy też Blitzkrieg, co w głównej mierze polega na tym, że możemy teraz wykorzystać jedną z najlepszych umiejętności. Więc wygląda na to, że wojna jest już zakończona. No, za chwilę do stolicy wyjdziemy. Jak to wygląda z kapitulacją? Właśnie to był ten moment, kiedy mieli kapitulować. Ok, więc w głównej mierze możemy ich po prostu spapetować. I teraz... co się stało? Nie ma nic więcej? Nie, wydaje mi się, że wszystkiego nie wziąłem. Ok, coś mi się wydawało. Ok, więc mamy oczywiście tutaj nasz nowy Iran, który się na pewno nam przyda w przyszłości, a w międzyczasie możemy pójść na granicę z Turcją i się tutaj zająć. Możecie zrobić tutaj? Ok. Zająć się tym. Ok, więc powoli idziemy. Tak, z nakreśleniem na powoli. I jak to wygląda ze naszej strony? Wygląda to przerażająco. Mamy jeszcze, produkują nam się te dywizje pustynne, dlatego że one nie mają żadnego... nie jest to jako te dywizje specjalne, więc
One, to jest fajne, że można w sumie normalną piechotę zrobić z nich. Ale wydaje mi się, że to trochę by nam zajęło. Okej, okay, możemy trochę zmniejszyć. Co teraz robimy? W sumie robimy teraz militarne fabryki. Okej. Okay. Dostaliśmy część ich gospodarki. Dzięki czemu dosłownie możemy zwiększyć naszą produkcję. Czuję się bogaty. Okej, okay, co tutaj mamy? Dobra, tutaj wyłączmy, bo zgaduję, że to. I dalej samoloty. No, zgaduję, że Turcja już będzie miała ich sporo, więc... Więc to może być problem dla nas. Dywizje górskie dalej. Tutaj robimy ich. Ale wygląda na to, że jesteśmy w miarę silni. Niemcy już prawie wygrywają z Sowietami, co powinno nas cieszyć. Francja też do nich dołączyła. Tutaj kompletnie, ale to kompletnie się rozbili. Jeżeli my mamy dołączyć, no to dołączymy do wojny, która naprawdę będzie trochę denerwująca. Na szczęście będzie tutaj połączenie. Na razie chcę tylko Turcję wziąć, dlatego że dzięki temu będę mógł się zająć, znaczy się będę musiał zająć. Będę po prostu nie musiał się aż tak zajmować resztą. Mam już w miarę dużą armię, więc powinniśmy okryć wszystkie te fronty. Możemy też zacząć produkować o to. Więc ile jeszcze dni? 5 dni. O czym to jest chyba też 35? Tak, to jest 35, więc trochę to też nam zajmie. Artyleria lepsza. Nie sądzę, żeby była to aż tak bardzo potrzebne. Ogólnie to nie jest ich cała armia, więc to może być problem. Że jak przyjdzie cała ich armia, to dopiero będzie źle. Możemy dać ten rozkaz. No, przychodzi ich cała armia. Wiecie co? Was damy pod ten rozkaz. Was też, bo te nie miało znaczenia. A my tutaj już przygotujemy po prostu dywizje specjalne. Okej, okay. O, czyli duża południowa Afryka powstała. Bo to jest w skrócie tyle. Jeszcze większe, zazwyczaj biorą do tego. Tutaj widzę, że wszystko tutaj wzięli. Więc ciekawie, nie powiem. Lepsza broń, nie wiem, czy to jest... to jeszcze jest dobry czas na lepszą broń. Czołgów raczej nie uda nam się ogarnąć. Samoloty też są do przodu. Tak, bo tutaj trochę przedłużyli, jeżeli chodzi o zużycie tych samolotów. W ogóle mamy więcej już myśliwców, więc można byłoby ich wystawić. A, bo zdobyliśmy trochę myśliwców, więc to nie tak, jak myślałem. Myślałem, że to polega na tym, że wyprodukowaliśmy tyle, ale nie, to nie to. Okej, okay, mamy przeciwko nim i teraz mamy problem, że wiecie, że pokazuje, że jest słabo. To jest prawdopodobne. Więc tak, weźmy sobie jednostki naszego sojusznika. Waszych też jednostki, wasze też. One nie są aż takie dobre, ale są. To jest jedyny plus, że są tymi jednostkami. Okej, jeszcze dwie. I wy do tego rozkazu, wy jesteście połączeni. O, myślałem, że to są wielbłądy innego kraju. A, myślałem, że ktoś już wielbłądy wysłał. Okej, więc poczekamy sobie tutaj, żeby doszli. A my sobie tutaj... Później
Wykorzystamy to. Okej. Jak? Jesteście już? Jeszcze trochę. Słabe zaopatrzenie jest, pokazuję. No. Przydałoby się to wyprodukować. Co to jest Special Project? Develop IJ. U Jezu. Dlatego tak słabo nam jest. Okej. Ale na razie niech produkują tą kolej. A ja może bym wysłał tę dywizję od tutaj, że jest lepsze połączenie. Ogólnie te piątki się uda nam wybudować, co jest fajne. Okej. I już jesteśmy na miejscu. Kolejna dywizja. Tutaj mam, w sumie produkujemy ich, ale przydałoby się trochę zaoszczędzić. To byłby idealny moment, żeby zaprosić, ale to jest samo to właściwie w mojej stolicy. I to jest dużo kosztuje. Więc możliwe, że jeżeli to przejmą, to może coś pójść. Więc jeżeli chodzi o to, to wypadło mi z myślenia. A, że nie zaproszę, bo oni dołączą do aliantów, więc nie opłaca mi się. Okej, wzywamy. Wezwij. O nie, zbugowało mi się. Zbugowało mi się ten widok. Musiałbym zrobić. Tam. Żeby tego save'a wziąć ponownie. Okej. W takim razie atakujemy. I naszym planem jest po prostu tak zaatakować i przejąć to, tylko że mamy taki problem, że zbyt szybko to przejęliśmy. Zbyt szybko to przejęliśmy. Okej, wygląda na to, że jednak Turcy nie są aż tacy mocni, jak tu się nam wydawało. Tak, Turcy nie są tak mocni, jakby się wydawało. W ogóle my mamy ten minus, czy już? Nie, już mamy jako plus. Okej, czyli kompletnie już nie mamy minusów na wojsku. Teraz to, co chciałbym zrobić, to po prostu zrobić okrążenie od tego frontu. Więc hulaj duszo piekła nie ma. Czekaj tu. Dobra, wygląda na to, że. Wait, to. What? Oni się zdesantowali? Nie sądziłem się, że oni się zdesantują. Okej. Wygląda na to, że musimy wysłać tam dywizję. Na szczęście to jest pustynia, więc. Więc wiecie, to nie jest tak, że oni szybko tam przejdą. A trzeba będzie później pamiętać o tym, żeby pilnować portów. O, jest! Znowu jest rebelia. Okej. Znowu się pojawiło. Nie wiem, dlaczego zniknęło w głównej mierze. Dobra, przytrzymują nas, ale w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy my się tutaj zajęli tym. Okej, atakujcie już. Wiecie, was to by się przydało wysłać tam, bo. O właśnie. Okej, wygląda na to, że. Okej, tutaj w ogóle ich nie ma. Okej. Płyńcie do tego portu. Wygląda na to, że Turcja kompletnie, ale tu kompletnie ma słabe dywizje. Znaczy, dywizje, armię. Więc możemy zacząć ich atakować. Tak. Chyba chodziło o to, że Turcja miała tam dużo dywizji, ale my mamy więcej. Jeszcze ta muzyka z DLC tureckiego się włączyła. O.
Dobra. Są was tu. A wy też możecie. No, mamy już dosyć potężną tą armię. Głównie dzięki temu, że marionetki. Z marionetek ciągniemy. To sporo. I jak to wygląda z budową? Bo w sumie dałem tą budowę, ale wiecie, ta budowa to może być coś takiego, że koniec końców możemy po prostu ją wyłączyć. Nie sądzę. Okej, znowu się zdesantowali. Oni się tylko desantują na ten jeden port. Okej. W takim razie czas na powolne przyjęcie ich. Wiecie co, może już wężyk zrobimy. Dlatego, że wydaje mi się, że się nam uda. Jeszcze kolejne to jest włócznia, żeby robić, ale te dywizje są tak chodzą dookoła, że trudno mi zrobić tą włócznię. Okej. Dosłownie obronili Ankarę, po czym wyszli z niej. To nie powinniśmy dostać powiadomienia. Chyba dopiero, gdy przejmiemy całość, znaczy się większość tej tego regionu, to może wtedy. Okej, zaatakujcie to coś. O, chyba Niemcy zaczęli się desantować. Kto się na was zdesantował? Tak, Dania. Dania się zdesantowała na nich. Okej, zdobyliśmy stolicę. Możemy sobie tutaj porobić. Czekać. Zastanawiam się, czy to jest. Myślałem, że to jest jakieś takie powiązane z. Gdzie tym razem się zdesantowaliście? Nawet nie wiem, gdzie się zdesantowali. Okej. Jak to wygląda? No, prawie dochodzimy do Istambułu. Z tym prawie to jest takie, że już za chwilę dojdziemy, dlatego że zostawili go otwartym. A nie, dobra, nie uda nam się. No ale jak idziemy od tyłu, to raczej nie będzie jakiegoś większego problemu, żeby ich skapitulować bez Istambułu. Okej, czy coś tutaj jeszcze mamy? Nie ważnego. Nie wydaje mi się. Wszystko mamy do przodu już zrobione. Tutaj możemy kolej zrobić. No te badania po pewnym czasie się stają irytujące, bo są takie szybkie. Okej, wyślijmy to od tych. A, zdesantowali się chyba od tyłu. Dobra, tutaj przyjmijcie to. Albo wykorzystali ten bug, że mogli wejść do prowincji, dlatego że wcześniej była jeszcze pod ich kontrolą. Dobra, niech tutaj przejdą dookoła. Widać, że nie przejdą dookoła. To niech przejdą tak już. Ile? No, właśnie, chciałem sprawdzić, ale zapomniałem, że jest zbugowane. W ogóle mamy ten sam kolor, teraz zauważyłem. I to trochę denerwuje, bo nie wiem czy... Tylko ta linia powoduje, że mogę trochę ogarnąć. Okej, udało nam się. Dobra, idźcie na Istanbul. Przyszłym jedynym. O, ma się los, nie ma nic w Istanbule. O nie. Bum! O, jeszcze uciekamy z Istanbul. Okej. I czy to wszystko? Nie, dosłownie mają jeszcze jakieś takie pojedyncze miasta. Dlaczego mi się wydaje, że tutaj jest więcej miast niż oryginalnie?
mapkę i zdobyli z powrotem. No możecie być mega agresywni. Żebyśmy już... żebym nie zwracał uwagi na to. Okej. Belgia zrobiła rewoltę i za chwilę zginie. Nice. A czy... Okej, chciałem się zapytać, czy wy jesteście w wojnie, czy nie? I nie, nie są, ale z drugiej strony nie są też zbytnio z nimi. Okej, udało nam się. Dawajcie flotę i popytujemy. Okej. I znowu się zbugowało, dobra. Już, już. Okej. I dajecie reparację? Tak, dajecie reparację. Udało nam się. Nice, super, fajnie. Więc teraz jedyne co będzie, to będziemy musieli się przenieść tutaj. Ale to zrobimy już w kolejnym odcinku. Więc widzimy się w następnych materiałach. Był z wami Tra. No to, cześć!